krótki skrót kwalifikacji w Bahrain. W Q1 odpadli odpowiednio Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Sadge, Lance Stroll oraz Nicolas Latifi. To w sumie tradycje. Następnie mamy Q2. Esteban Ocon, Mick Schumacher, Lando Norris, Alexander Albon oraz Guan Yu Zhou. I tutaj brawo Mick, Q2. No i tutaj zaczyna się prawdziwa śmietanka, bo mamy kwalifikacje trzecie. Pole position zgarnął Charles Leclerc i na drugim miejscu znajdziemy Maxa Verstappena, gdzie na trzecim zakwalifikował się Carlos Sainz. Dwa Ferrari i Red Bull, very nice. Następnie do czwartego w dół Sergio Perez, Lewis Hamilton. Mercedes ma problem. Po Hamiltonie mamy oczywiście Valtteriego Bottasa. Największe zaskoczenie, Kevin Magnussen na P7. I like it a lot. 8 Fernando Alonso, 9 George Russell. No i oczywiście Pierre Gasly na 10 miejscu. Kwalifikacje były ekscytujące i nie mogę się doczekać jutrzejszego wyścigu. Co wy sądzicie na temat tych kwalifikacji? Bo moim zdaniem w tej sytuacji Mercedes nie kłamał na temat swojego tempa. A wy co sądzicie? Odpowiedzcie na dole w komentarzu.